Pierwsze miejsce, które chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę, to jest Jana 8 rozdział, wiersz 12. I to tutaj ten skrypt ma w sobie informację, gdzie w niebieskim Nowym Testamencie, na której stronie jest to miejsce, strona 130. I ten fragment zawiera słowa Pana Jezusa, które brzmią następująco. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. I ta deklaracja Pana Jezusa, te słowa Pana Jezusa wskazują nam, że On uważał się za światłość, za tego, który napełnia świat światłem. Nie chodzi tu o światło fizyczne, takie jak żarówka na przykład daje światło w wyniku przerobienia prądu na światło. Chodzi o coś, co rozświetla w sposób, który zmienia całkowicie życie. Dlatego tutaj jest, będzie miał światłość życia, będzie miał światłość żywota. A więc Pan Jezus, jeśli znajduje się na zewnątrz człowieka, to w wewnętrznym życiu człowieka dalej panuje ciemność. Dlatego ważne jest, aby mieć Jezusa wewnątrz siebie, nie tylko na zewnątrz. Czyli z tego miejsca wynika, że należy zrobić coś, aby Jezus znalazł się wewnątrz mnie. Zaprosić Jezusa do swojego życia, do swojego serca, do tego, żeby stał się w moim życiu nie tylko gościem dwa razy do roku z okazji świąt, może trzy razy w roku, ale żeby stał się mieszkańcem wewnątrz mnie. I wtedy ta światłość Pana Jezusa, to wszystko, co jest w środku nas ciemne, rozświetli. I wewnątrz wszystko stanie się jasne. I to jest pierwsza myśl, którą musimy sobie wziąć pod uwagę, że Jezus jest światłością. My z natury rzeczy bez Jezusa żyjemy w ciemności i wewnątrz mamy ciemność. Natomiast jeśli Jezus, który jest światłością, stanie się mieszkańcem w nas, On wtedy rozświetli wszystko. Czy Jezusa może zabraknąć? Bo może ktoś pomyśleć, no dobrze, jak zamieszka we mnie, to nie będzie mógł zamieszkać w tym drugim obok. To ja nie chcę brać Jezusa do środka, żeby nie zabrakło dla tego drugiego. No niby szlachetna myśl. Ale w przypadku Pana Jezusa, gdy On jest wszechobecnym Bogiem, wszechmogącym Bogiem, On może być w życiu każdego człowieka. I On chce być w życiu każdego człowieka. Zatem Jezusa nie zabraknie dla nikogo. Przyjmij Go dzisiaj do swojego wnętrza, a On rozświetli twoje życie i wtedy nie martw się. Nie zabraknie Go też dla tej osoby obok, która też Go potrzebuje. Jezusa starczy dla wszystkich. Zresztą światłość ma taką naturę, że jeśli jest światłość, to ona może rozświetlać wszystko dookoła. Nie jest tak, że rozświetla tylko po kawałku. Wszystko dookoła staje się wtedy jasne. Drugie miejsce to jest Ewangelia Jana, rozdział 1. 9 wiersz.
tego niebieskiego Nowego Testamentu, strona 118. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Potwierdzają się tutaj te słowa, że Pan Jezus jest wystarczający do tego, żeby oświetlić życie każdego człowieka. Nie tylko pojedynczych osób, ale każdego, kto tego potrzebuje. A kto tego potrzebuje? Każdy, kto choć raz zgrzeszył, staje po stronie zła. A kto z nas choć raz nie zgrzeszył? Jakub mówi, że kto uchybi w jednym przykazaniu, staje się winnym wszystkiego. I te słowa pokazują, że każdy grzech jest wystarczający do tego, żeby na wieki oddalić od Boga. Bo nie ma go czym naprawić, jeśli chcemy to zrobić bez Jezusa. Natomiast Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty i wziął na siebie wszystkie grzechy wszystkich ludzi. Umarł na krzyżu i ta ofiara jest doskonała i wystarczy, żeby każdy człowiek mógł tą ofiarę przedstawić Bogu i powiedzieć, że na podstawie tej doskonałej ofiary chce skorzystać z przebaczenia grzechów, które ta ofiara gwarantuje. Czyli sam człowiek nie jest w stanie się uratować, ale na całe szczęście Pan Jezus Chrystus stał się doskonałą ofiarą na krzyżu i wszystkie grzechy zgładził. I teraz, jeżeli ktoś nie ma w sobie Jezusa, to tylko dlatego, że do Niego nie przyszedł. Pan Jezus wyraźnie powiedział: nikogo, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Nikogo, kto przyszedł do Pana Jezusa, Pan Jezus nie odrzuci. Przyjdź do Jezusa jeszcze dzisiaj. Nie musisz iść na jakieś specjalne miejsce. Wystarczy, że w duchu i w prawdzie przyjdziesz do Pana Jezusa. Może się to stać w myślach nawet teraz. Może się to stać dziś wieczorem w Twoim domu. Może się to stać zaraz, jak wyjdziesz z tej sali. Może się to stać w dowolnym momencie, bo Pan Jezus jest wszechobecny jako Bóg. I On w każdej chwili jest dostępny dla każdego, kto chce do Niego przyjść do czasu, gdy jesteśmy jeszcze w tym ciele. Bo jeśli umrzemy, to już takiej możliwości nie ma. Droga już jest wtedy zapieczętowana. Jeżeli idziemy bez Jezusa, to na całe wieki pójdziemy do Jeziora Ognistego. Jeśli idziemy z Jezusem, to przez całą wieczność będziemy w niebie cieszyć się wraz z Bogiem, Jego radością. Kolejne miejsce. Ewangelia Jana, rozdział pierwszy, ten sam rozdział, to samo miejsce, jeśli chodzi o stronę, ale wiersz czwarty. Jest tutaj powiedziane, że w Panu Jezusie było życie i życie to życie Pana Jezusa było światłością ludzi. Co to jest życie Jezusa? To jest życie wieczne, bo Bóg żyje wiecznie. Co znaczy wieczne? Wieczne to jest takie, które nie ma końca, ale też takie, które nie ma początku. Życie wieczne to jest takie, które jest poza czasem. Jest całkowicie niezależne od naszych tutaj ziemskich relacji. I wtedy to życie, gdy będziesz miał, będziesz miała, to życie spowoduje, że sens życia tak naprawdę się pojawi. Bo czy życie, które kończy się śmiercią, ma jakikolwiek sens? Właśnie życie, które kończy się, jest bez sensu. A więc dopóki nie masz życia wiecznego, twoje życie nie ma sensu. Dopóki nie masz Jezusa w Twoim życiu, który jest światłością i rozświetla to życie, Twoje życie jest kompletnie pozbawione sensu i jest w ciemności i mgle.
zupełnie, bez możliwości wybrania właściwego kierunku, bez możliwości cieszenia się tym życiem w pełen sposób, bo Pan Jezus powiedział, że Jego owce mają życie w obfitości. Zatem musi nastąpić narodzenie na nowo. Stań się owcą Pana Jezusa i wtedy Twoje życie będzie życiem w obfitości. Kolejne miejsce. 9 rozdział Ewangelii Jana, strona 132, wiersz 5. Pan Jezus tutaj powiedział: póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po raz kolejny potwierdza się to twierdzenie stojące u podstaw tematu dzisiejszego, że Pan Jezus jest światłością. I Pan Jezus tu wyraźnie powiedział, że dopóki On był na świecie, był światłością świata. Ale On nie zostawił nas w ciemności po tym, gdy został wzięty do nieba. Wiemy o tym, że Pan Jezus zatroszczył się o to, żeby zesłać Ducha Świętego, który postarał się z kolei, abyśmy mieli Słowo Boże, Biblię. Tą księgę, która jest autorstwa Ducha Świętego, mamy do tego, żeby wiedzieć, jaka jest droga Pana Jezusa, którymi śladami mamy iść, gdzie jest kierunek wyznaczany przez światłość świata. Stary Testament zapowiadał Pana Jezusa. Nowy Testament z kolei pokazuje, jak Pan Jezus przyszedł i jak Jego życie i Jego światłość zmieniała życie ludzi i jaka jest nauka wypływająca z tego, czego uczył Pan Jezus. Więc jeżeli Pan Jezus jest światłością świata i zaprosimy Go do swojego życia, to aby też w pełni te drogi uzgodnić z tym, co jest wolą Bożą, mamy Biblię, aby ją każdego dnia poznawać i nią się kierować w życiu. Kolejne miejsce to jest miejsce z 3 rozdziału Ewangelii Jana. Strona w niebieskiej Biblii 121. Rozdział 3, też tej samej Ewangelii. Od 18 wiersza. Ja przeczytam od 16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony. Dlatego, że nie uwierzył imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki Jego są dokonane w Bogu. Czyli mamy wyraźnie powiedziane, że jeśli uwierzymy w Pana Jezusa, to wtedy mamy życie wieczne. Czyli sposób na przyjęcie światłości, którą jest Pan Jezus, to jest uwierzyć w Pana Jezusa. Uwierzyć w to, że On jest Zbawicielem. Uwierzyć w to, że jest jedynym prawdziwym Bogiem i tak jak mówi list do Rzymian, że wskrzeszony został przez Boga z martwych i to gwarantuje nam, że On jest w stanie zgładzić nasze grzechy. Dlatego z tymi grzechami możemy przyjść do Pana Jezusa. I właśnie 19, 20 i 21 wiersz mówi, że to w pewnym sensie na tym polega
osądzenie naszego życia. Że skoro światłość przyszła na świat, Pan Jezus jest tą światłością, to mamy dwie grupy ludzi. Jedna grupa, taka, która umiłowała ciemność. Czy to jest możliwe, że ktoś miłuje ciemność? Przecież to jest bez sensu. Ale są takie osoby. I jest druga grupa osób, która miłuje światłość, nawet jeśli sobie zdaje sprawę, że światłość ujawnia, że ich uczynki nie są doskonałe w Bogu. Że są niedoskonałe, bo są skażone grzechem. I teraz odpowiedz sobie na pytanie, czy nienawidzisz światłości, czy miłujesz ciemność, czy wręcz odwrotnie. Pan Jezus nigdy nikogo nie zawiódł. On jest światłością. On nigdy cię nie oszukał i nigdy nie oszuka. Jeśli wszyscy cię zawiedli, to Jezus nigdy. I teraz, jeżeli miłujesz Pana Jezusa, miłujesz światłość, to masz tendencję, żeby zbliżać się do Niego. Nawet jeśli do dziś tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, to dziś jest w takim razie czas, żeby przyjść do Pana Jezusa. Jeśli wiesz, że On jest sprawiedliwy i wiesz, że On nigdy cię nie oszukał, możesz Mu całkowicie zaufać co do swojego przyszłego życia. On jedyny był bez grzechu. On jedyny jest godny zaufania. Na Nim można się oprzeć. Kolejne miejsce też tej Ewangelii, 12 rozdział. 12 rozdział, strona 138, od 35 do 36 wersetu. Rzekł im Jezus, jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Pan Jezus miał na myśli siebie. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła. Bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. To Jezus powiedział i odszedłszy, ukrył się przed nimi. Pan Jezus w tamtym czasie chodził po ziemi. Dziś na ziemi mamy wysłanego przez Pana Jezusa Ducha Świętego. Któregoś dnia Duch Święty z tej ziemi, podobnie jak Pan Jezus, został zabrany do nieba, tak samo Duch Święty zostanie zabrany. I stanie się to w okamgnieniu. Wszyscy wierzący w Pana Jezusa zostaną wtedy zabrani z ziemi i sam Duch Święty razem z nimi zostanie zabrany z ziemi. Ziemia popadnie w stuprocentową zależność od kaprysów diabła, jego aniołów i ich ludzi kontrolowanych przez nich. I to będzie bardzo ciemny czas, ale dziś jeszcze jest czas łaski. Dziś jeszcze jest czas zbawienia. I nie wiadomo, czy jutro dalej będzie ten czas. Bo Pan Jezus może zabrać wszystkich wierzących w Niego ludzi jeszcze dziś. Może nawet to nasze spotkanie nie dobiec do końca, bo się zdarzy, że Pan Jezus weźmie nas, wszystkich wierzących, do nieba. I dlatego to jest cenne, żeby dopóki jest światłość, dopóki jest jeszcze działanie Ducha Świętego między nami, to żeby z tej służby korzystać, żeby korzystać z tego, że jeszcze jest światło, że jeszcze jest możliwość skorzystania z Bożej łaski. Jeszcze jest czas, żeby Pana Jezusa zaprosić do swojego życia, żeby uwierzyć Mu, zaufać. Kolejne miejsce. To jest miejsce z pierwszego listu Jana. To już strona 303. Pierwszy list Jana.
Rozdział 1, wiersz 7. I tutaj apostoł Jan mocno podkreśla, jak działa światłość. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak on sam jest światłości, społeczność mamy z sobą. I krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od każdego grzechu. Po uwierzeniu Panu Jezusowi człowiek nie staje się doskonały. Dalej upada. Jest już zbawiony raz na zawsze, całkowicie niezależnie od swoich uczynków, tylko w oparciu o ofiarę krzyżową Pana Jezusa Chrystusa. Ale jest to życie dalej w tym samym ciele, nieodmienionym jeszcze. I to życie niestety jest związane z tym, że chodzi się po tym świecie. A to powoduje, że każdy, nawet najbardziej dojrzały chrześcijanin, upada w różnego rodzaju potknięcia, grzechy. I dlatego, jeśli chodzimy w światłości, ważne jest, żeby o tym pamiętać, żeby chodzić w światłości. Żeby jak się już przyjmie Pana Jezusa do swojego życia, to żeby tym życiem, które On daje, żyć i każdego dnia się nim napełniać, cieszyć. To jeśli chodzimy w światłości, jak Pan Jezus sam jest światłości, społeczność mamy z Panem Jezusem. I krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza nas od każdego grzechu. Ten proces wtedy jest możliwy na podstawie tego, że Słowo Boże, które jest światłością, które przekazuje nam światłość Chrystusa, oświetla nasze życie i te grzechy jesteśmy w stanie poznać, zauważyć i wyznać. A jeśli tak, to Bóg zagwarantował, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, to jest w 9 wierszu tego samego rozdziału. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli zaś mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Boga robimy i nie ma w nas słowa Jego. Dlatego tak jak początek drogi z Panem Jezusem polega na tym, żeby przyjść i wyznać swoje grzechy. I gwarancja jest, że wtedy Bóg nam je odpuści. Tak również kolejne kroki w życiu chrześcijańskim, już po przyjęciu Jezusa jako światłości do naszego życia, też są takie, żeby wszystkie zauważone grzechy wyznawać Panu Jezusowi, wyznawać Bogu, bo to powoduje, że On je nam odpuści. A jeśli wpadniemy kiedyś w taką myśl, że nie zgrzeszyliśmy, to przecież jest nieprawda, każdy grzeszy. Ale niestety są takie przypadki, że ludzie zapominają o tym albo przeaczają to i twierdzą, że nie zgrzeszyli. To tego typu twierdzenie czyni z Boga kłamcę. Kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. To jest bardzo niebezpieczny stan. Pamiętajmy o tym, żeby na bieżąco Bogu wyznawać swoje grzechy, a wtedy mamy gwarancję, że Pan Jezus na podstawie ofiary swojej na krzyżu zagwarantował to, że mamy je wtedy odpuszczone. Kolejne miejsce jest z listu drugiego do Koryntian. Drugi list do Koryntian, strona 229 w tych niebieskich Bibliach. W
Drugi list do Koryntian, 4 rozdział. I tutaj jest o pewnych ludziach, którzy nie przyjęli zbawienia, nie chcą go przyjąć. Bo Ewangelia, czyli dobra nowina, jest dla nich zasłonięta. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego, czyli szatan, zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Niestety, jeśli odwrócimy oczy od światłości, jaką jest Pan Jezus, to wtedy diabeł, zwany tutaj bożyszczem tego świata albo Bogiem tego świata, zasłania nam tę Ewangelię. I wtedy nie możemy z niej już korzystać. Bóg przemawia do każdego raz lub dwa. I jeśli na to się nie zważy, to drzwi łaski dla takiej osoby mogą być definitywnie zamknięte. Na pewno w dniu sądu nikt nie będzie mógł powiedzieć Bogu: Boże, Ty nigdy do mnie nie powiedziałeś nic. Jest powiedziane, że do każdego Bóg przemawia raz lub dwa. Czasami przemawia więcej, bo Bóg jest łaskawy. Nie jest związany tym, żeby nie przemówić 17 razy. Ale jeśli Bóg uzna, że przy swoim stanie świadomości wystarczy Ci raz, to drugiego nie będzie. Faraon usłyszał Słowo Boże mówione przez Mojżesza i za pierwszym razem zatwardził swoje serce. Drugi raz Mojżesz przyszedł ze Słowem Bożym do niego i Faraon drugi raz zatwardził swoje serce. W końcu słyszymy, że za którymś razem to już Bóg zatwardził jego serce. I w tym momencie Faraon mógł jedynie z otwartymi oczami do końca swoich dni na tej ziemi patrzeć, jak idzie na pewną zagładę. Dlatego, że przekroczył pewną czerwoną linię. Można to porównać do zaśnięcia w łódce nad wodospadem. Gdy płyniemy taką rzeką i zbliżamy się do wodospadu i śpimy w tej łódce, to jeżeli przekroczymy pewną linię czerwoną, jej tam oczywiście nie ma namalowanej, ale chodzi o to, że jest to pewnego rodzaju miejsce, to choćbyśmy się wtedy obudzili i zaczęli wiosłować z całej siły, to już nas nic nie wyrwie z tego prądu, jaki jest z wodospadu, i roztrzaskamy się na dole. I w każdym życiu Bóg przemawia co najmniej raz, do niektórych dwa, do niektórych więcej. Ale do niektórych raz. I to wystarczy, bo Bożego daru się nie odrzuca. Kolejne miejsce. To jest z Dziejów Apostolskich, 16 rozdział, 30 wiersz. Strona 174. Tutaj mamy sytuację, gdy apostoł Paweł był wraz ze swoim współtowarzyszem Sylasem uwięziony w więzieniu. W pewnym momencie Bóg zdecydował się wyrwać ich z tego więzienia. Nastąpiło trzęsienie ziemi, uwolnili się Sylas i Paweł i widzimy, że wtedy strażnik więzienny na dni dzisiejsze, byśmy powiedzieli, dyrektor więzienia, wyprowadził ich z tego więzienia i mówi w ten sposób: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony?
Wiedział, za co oni tam są osadzeni. Za głoszenie Ewangelii byli osadzeni. Wiedział, że oni mówią o ratunku wiecznym, że Bóg zbawić może człowieka. I dlatego ich o to pyta. Wcześniej był na to nieczuły, ale to, że zobaczył, że ci mężczyźni śpiewali w środku nocy, będąc w całkowicie beznadziejnej sytuacji, mówiąc ludzkiego punktu widzenia, i zobaczył to trzęsienie ziemi, zobaczył, że być może to, co mają do przekazania, jest warte wysłuchania. I dlatego pyta: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? I odpowiedź jest w 31. Apostołowie, Paweł i Sylas, odpowiedzieli: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. On i jego dom powinien był uwierzyć. On i jego dom wtedy, jeśli uwierzy, będzie zbawiony. Bardzo prosta rzecz. Uwierz w Pana Jezusa. Czy to nie jest za łatwe? Zbawienie jest tak cenne, że gdyby Bóg zdecydował, że po szkłach mamy stąd iść do Szanghaju, to ja osobiście bym poszedł. Dlatego, że mieć pewność życia wiecznego, które dzisiaj mam, to jest tak cenna rzecz, że nawet gdyby co roku trzeba było tak chodzić, to bym się w taką podróż wybierał. Byleby mieć pewność życia wiecznego. A Bóg zdecydował, że nie. Nie jest to potrzebne. Jest potrzebne uwierzyć w Pana Jezusa, a wtedy będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiona. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Dlatego, że nie ma żadnej innej podstawy. Nic więcej nie jest potrzebne, żeby być zbawionym. Tylko Jezus, tylko Jego ofiara. Kolejne miejsce pokazuje nam z Łukasza, 23 rozdział, jak w praktyce jeden człowiek się tutaj pojednał z Bogiem. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział. Od 39 wiersza, strona 115 w niebieskich Bibliach. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu. Ta sytuacja dzieje się wtedy, gdy już Pan Jezus wisi na krzyżu. Obok niego wisi bandyta z jednej strony i obok niego z drugiej strony wisi też bandyta. Zaliczono Pana Jezusa w poczet przestępców. Pan Jezus stał się dla tego świata największym przestępcą i dlatego świat zarówno religijny, jak i polityczny umieścił go na krzyżu Golgoty. I w tym towarzystwie umiera. I to czytamy. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy ty nie jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: czy ty się Boga nie boisz? Choć taki sam wyrok ciąży na tobie, na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Ten człowiek osiągnął zbawienie. Otrzymał z ust samego Boga zapewnienie, że od razu, tego samego dnia po śmierci będzie w niebie, będzie w raju. Czy ten człowiek był jakoś szczególnie religijnie zasłużony?
Kolejne miejsca z tego skryptu pokazują, że nie za bardzo. Nie będę szukał tego w Biblii, ale w Ewangelii Marka, strona 72, jest napisane: ratuj siebie samego i zejdź z krzyża. Podobnie naczelni kapłani wraz z uczonymi w piśmie, naśmiewając się, mówili między sobą: innych ratował, a samego siebie uratować nie może. Niech Chrystus, Król Izraela, zejdzie teraz z krzyża, żebyśmy ujrzeli i uwierzyli. Urągali mu także ci, którzy z nim byli ukrzyżowani. To jest opis chwila wcześniej. Ten człowiek, który dostał gwarancję, że pójdzie do nieba, chwilę wcześniej urągał, obrażał Chrystusa. Obrażał Pana Jezusa. I był to bandyta. On nigdy nic dobrego nie wykonał. On nigdy nic złego nie zaniechał. On wszystko, co robił w życiu, było wyjątkowo paskudne. Na tyle paskudne, że bezbożni ludzie uznali, że też go uważają za osobnika, którego chcą się pozbyć z tej ziemi. Bo świat był zepsuty, zdemoralizowany w tym czasie, a on był jeszcze tak bardzo zepsuty, że nawet ten zepsuty świat chciał go z ziemi się pozbyć. I ten człowiek wisi teraz na krzyżu. Jego ręce są bardzo dobrze przybite do krzyża. Jego nogi są bardzo mocno przybite do krzyża. Nogi, którymi przez całe życie chodził grzesząc. Ręce, którymi całe życie zadawał cierpienie i ból innym. Był bandytą, mordercą, łotrem. Brakuje nam kulturalnych słów, żeby określić to, kim on był. I ten człowiek stwierdził, że on słuszną ponosi winę. No miał rację. I kolejna rzecz, która jest tu cenna, zdał sobie sprawę, że Jezus jest królem i może go wziąć do nieba. Czyż to nie jest bezczelna myśl? Ale okazało się, że ona nie tylko nie jest bezczelna. Ona jest jedyna właściwa. Bo my wszyscy powinniśmy pójść do piekła. Ja zasłużyłem na jezioro ogniste. Na piekło. W nikim nie ma nic dobrego. Tylko Pan Jezus był dobry. I my wszyscy przyczyniliśmy się do Jego zamordowania. I ten łotr był reprezentacją każdego z nas. I ten łotr nic dobrego nigdy nie uczynił. I zwrócił się do Pana Jezusa, żeby wspomniał na Niego, gdy wejdzie do Królestwa swego. A Pan Jezus powiedział: jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. I chwilę później zarówno Pan Jezus umarł, jak i ten łotr na krzyżu umarł. I tego samego dnia obaj byli w niebie. Jeśli dziś przyjdziesz do Pana Jezusa, to nie musisz mieć żadnego swojego dobrego uczynku, tak jak ten łotr na krzyżu nie miał nic dobrego do pokazania sobą. Przyjdź taki, jaki jesteś, do Pana Jezusa. Tylko tutaj wspomnieć, że prawdziwa światłość przyszła na świat i żeby nie pozostał w ciemności ten, który wierzy w Jezusa. Światłość to jest coś takiego, kiedy na przykład prowadzi się słońce do ciemnego pokoju przez może być taką małą szczelinę, to wtedy może widzieć, widać wiele pyłków, wiele kuru i wiele może być nieczystości. I tak jest też i z
naszym życiem. Że kiedy jest oświetlone, możemy powiedzieć, tym światłem Chrystusowym, to znaczy tym słowem, które tutaj mamy i każdy, który też czyta, który jest oświetlone po prostu to nasze życie, to wtedy po prostu jest wiele nieczystości, wiele brudów. I dlatego Pan Jezus, On chce nas oświetlić swoim światłem i też On po prostu wielu w tamtym czasie oświetlił, tak jak choćby nawet i Piotra. Kiedy Piotr wypłynął na głębie, Pan Jezus powiedział do niego, zarzuć sieci, a on powiedział, przecież całą noc żeśmy ciężko pracowali i nic żeśmy nie złowili, ale na Twoje słowo zarzucę sieci. I wtedy, kiedy złowili wielką liczbę ryb, to Piotr przypadł do nóg Pana Jezusa i mówi do Niego, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Ale Pan Jezus położył na niego rękę i powiedział, nie bój się, Piotrze, od tej chwili ludzi łowić będziesz. Widzimy, że ta światłość Chrystusowa oświetliła go i on sam wyznał, że on nie jest w stanie stać razem z Chrystusem. Że on nie jest w stanie razem z Nim być. Ale Pan Jezus po prostu mówi do niego, nie bój się, Piotrze. Od tej pory będziesz dla mnie pracował. I to jest właśnie łaska. Że Bóg takich grzeszników, tak jak Piotra, innych, nas, chce po prostu mieć razem do siebie. On nie chce mieć ludzi takich, którzy, tak jak faryzeuszów, którzy tylko oni sami mówili, że są w światłości, ale faktycznie byli w ciemności. Dlatego, że nie chcieli w żaden sposób, żeby ta światłość Chrystusowa oświetliła ich. Oni chodzili w ciemności, chociaż w rękach swoich trzymali, może powiedzieć, Pisma Święte, chociaż znali je, chociaż po prostu i tym sposobem, znając je, samego Boga, Jezusa Chrystusa, ukrzyżowali. Ale On, może powiedzieć, przyszedł na ten świat, aby dać świadectwo prawdzie i poszedł tam na krzyż i dał się ukrzyżować i właśnie tam na krzyżu powiedział, wykonało się. Ale też jeszcze takie znamienne słowa powiedział, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Ten jedyny człowiek, ta światłość, która przyszła na świat, on musiał powiedzieć, że właśnie, że Bóg go opuścił. Dlaczego go Bóg opuścił? Dlaczego aż tak musiał po prostu cierpieć? Dlatego, że to my żeśmy tam powinni być i my żeśmy tam powinni wisieć na krzyżach i przez całe wieki cierpieć za nasze grzechy i za nasze winy. I teraz, kiedy jest ten wspaniały dostęp do Chrystusa, że On jest tą światłością, że oświecił po prostu mieć wszystkich ludzi i tych, którzy do Niego chcą przyjść. On chce po prostu, żeby każdy człowiek do Niego przyszedł. Ale właśnie jakże wielu ludzi woli raczej grzeszyć w ciemności i zobaczmy, jak wiele dzisiaj jest czynione grzechów w ciemności. Jak wiele zabójstw, jak wiele, można powiedzieć, porozumień czy uzgodnień. Wszystko dzieje się w ciemności. I nawet w tym świecie dzisiaj. Czy dyskoteki, czy zabawy, czy wszystko dzieje się w nocy. Dlatego, że po prostu, żeby nie było widać tego w dzień. Ale dzisiaj nawet i na te czasy tak daleko się posunęły, że wszystko się dzieje nawet na świetle dziennym. I nikt nie kryje się już z tym. Dlatego po prostu, że uważa się, że Bóg nic nie może. Ale Bóg wszystko może. On tylko patrzy na to wszystko z góry łaskawie. I On chce, aby ludzie byli zbawieni. Ale jeśli po prostu ktoś do Niego nie przyjdzie i nie przyjdzie, może gdzieś w to światło i nie będzie się chciał, może gdzieś oświetlić przez Słowo Jego, nie będzie się chciał oświetlić przez miłość Jego, to po prostu wtedy idzie na wieczne potępienie i dla Niego nie ma żadnej możliwości. W Słowie Bożym jest napisane, że nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić, ale uwierzyli kłamstwu. To jest czasy, kiedy właśnie też tutaj Grzesiek mówił o tym, że przyjdzie taki czas, że nie będzie możliwości, aby ludzie na tej ziemi, którą dziś była Ewangelia głoszona, że jutro, kiedy się zmieni ten czas i wierzący zostaną zabrani do nieba, wszyscy ci, którzy żyli w światłości, których Chrystus po prostu obmył swoją własną krwią, zostaną zabrani, to nastanie taka ciemność, że po prostu, że żaden człowiek z tych, którzy dzisiaj mieli opowiadane Ewangelię, którzy może trzymali te kartki,
którzy mieli zaproszenie w swoich rękach, nie przyjęli tej miłości prawdy i jeszcze już nigdy nie będą mogli uwierzyć. Na nich będzie wieczny sąd. Nie będzie możliwości zmiany sytuacji. Także właśnie dzisiaj, jeśli widzisz i w swoim sercu potwierdzasz, uwierz w Pana Jezusa i nie czekaj do jutra. Bo ja zawsze powtarzam, ja nie wiem, czy ja do domu dojadę. Tak. Wielu ludzi może mieć myśli, że po prostu, że jutro jest dzień. Może jeszcze następny dzień. Może później coś jeszcze zrobi. Ale czy ty wiesz, że dzisiejszy dzień jest twoim ostatnim dniem? Panie Jezu, zbawiona, dziękujemy Tobie za Twoją miłość i łaskę. Dziękujemy Tobie za to, że Ty właśnie, choćby nawet jeden człowiek na ziemi był grzesznikiem, to byś za niego przyszedł na tę ziemię, aby go uratować. Dziękujemy Ci za swoją miłość, którą Ty masz dla takich ludzi jak my, że Ty właśnie szukasz nas, każdego jednego z osobna i chodziłeś za nami i nam stukałeś naszych serc i otworzyłeś nasze serca. I tak Ci dziękujemy, Panie Jezu, za to, że znowu i dzisiaj tutaj na tym miejscu mogła być Ewangelia opowiadana i prosimy Ciebie, aby każdy, kto jeszcze nie ma swojego, tego światła w sobie, aby mógł, Panie Jezu, przyjąć Ciebie jako swojego Pana i Zbawcę i mógł się radować, Panie Jezu, całą wieczność, Twoją osobą i tym, że razem tam będziemy w niebie i że będziemy Ciebie oglądali i patrzyli w swoją twarz. Dziękujemy Ci za to, nasz Panie Jezu, że możemy tak prawdziwie mieć społecznie z Tobą tą łączność, że Ty, Panie Jezu, nie jesteś taki tylko dla tych wysokich, ani dla niskich, ale Ty jesteś dla wszystkich. Ty dla każdego tutaj, na tej ziemi, swoje życie położyłeś. I za to Ci, Panie Jezu, dziękujemy, że możemy właśnie się całkowicie poddać pod Twoje ręce. Możemy przyjść do Ciebie. Właśnie tak jak i taka grzesznica, która przyszła i stanęła z tyłu u Twoich nóg i właśnie swoimi własnymi łzami skropiła Twoje nogi, a włosami je wytarła i Ty powiedziałeś, że ona ma przebaczone wszystkie grzechy, bo bardzo miłowała. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że my żeśmy też tak przyszli, żeśmy wyznali nasze grzechy, a Ty powiedziałeś nam, są wszystkie przebaczone. Za to Tobie dziękujemy, nasz Panie Jezu, i wychwalamy Twoje święte imię, bo Ty jesteś godzien czci i chwały. Amen. Amen. W Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 28 werset, Pan Jezus mówi takie słowa. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem,
i córkę z jej matką, i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Te słowa Pan Jezus powiedział i powtarza tu kilka razy: nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Pokazuje nam, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. W momencie, kiedy następuje śmierć ciała, duch i dusza dalej funkcjonują. Pismo Święte nasze ciało porównuje do namiotu. I jeżeli ktoś z nas był na wycieczce, czy to w górach, czy nad jeziorem, to wie, że namiot to jest takie miejsce zamieszkania, które jest liche, słabej jakości i przeznaczone na bardzo krótki czas. I tak jest z nami. Nasze ciało jest nam dane na krótką chwilę. Nawet jest porównane do trawy, która dziś jest, a jutro jest w piec wrzucana. Jest porównane do rzeczy bardzo ulotnych, bo człowiek ma wieczność w swoim sercu. Jest istotą, która ma po prostu nieskończony co do czasu swojego istnienia byt. A czas przebywania w tym namiocie jest krótką chwilą, krótką wycieczką. I od tego, jak na tej krótkiej pielgrzymce tu na ziemi ustosunkujemy się do Słowa Bożego, do Boga, zależy, co będzie z nami na zawsze w wieczności. I bardzo ciekawe jest, że Pan Jezus mówi wielokrotnie tutaj, żeby się nie bać tych, którzy razem z nami są na tej krótkiej wycieczce, na tej krótkiej pielgrzymce. I że nawet jeśli trzeba, to mamy się z nimi pokłócić. Bo my mamy stanąć po stronie Boga, po stronie Pana Jezusa. Mamy się przyznać do Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Nawet jeżeli to spowoduje niezrozumienie wśród innych ludzi, którzy też są na tej pielgrzymce. I Pan Jezus wręcz powiedział, że to jest tak jakby przyniesienie miecza na ziemię. Że ci ludzie, którzy sami nie będą chcieli pójść za Panem Jezusem, będą zwalczać tych, którzy chcą iść z Panem Jezusem. Więc wybierając życie wieczne z Panem Jezusem, muszę być pewien tego, że nie wszystkim się to spodoba, ludziom mieszkających w takich samych lichych namiotach, jak mój namiot, czyli moje ciało. I kolejna rzecz. Jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. A jest powiedziane, że ani jeden z tych wróbli nie spada na ziemię bez woli Ojca. Czyli sam Bóg, żeby spadł wróbel na ziemię, musi wydać pozwolenie, decyzję, dekret, żeby wróbel, jakich setki widzimy zdechłych w różnych miejscach, żeby ten wróbel zakończył swoje życie. Tak samo o Twoim i o moim mieszkaniu w tym namiocie, a dokładnie o Jego powstaniu, bo zostaliśmy przez Boga utkani w łonie Matki,
ale też o zakończeniu tego bycia w tym namiocie, czyli o śmierci, decyduje Ojciec. Nie ty, nie ja. Nie mogę nawet o jedną sekundę wydłużyć ani skrócić swojego życia. Tak samo jest z Tobą. I to Bóg wydaje decyzję. Jeżeli On wie, że Ty już to, co trzeba wiedzieć o tym, jak dostać się do nieba, wiesz, i On wie, czy Ty zrozumiałeś, i On wie, czy Ty odrzuciłeś Ewangelię lub przyjąłeś, to w tym momencie kończy się Twoja przydatność na tej ziemi. Nawet jest powiedziane, że człowiek jest porównany do drzewa, które albo wydaje owoce, albo nie. Człowiek, który zwleka z decyzją o pojednaniu się z Bogiem, jest porównany do drzewa niewydającego owocu. I taki człowiek, nie wydając owocu dla Boga, jest przez Boga przeznaczony na ścięcie. I porównanie do pracy ogrodnika przywodzi tutaj właśnie to, że takie ścięte drzewo gdzie się wrzuca? Do kompostownika lub do płomieni. Generalnie próżno ziemię zajmuje, takie słowa padają w Ewangelii. I tak samo jest z człowiekiem, który zrozumiał, że Jezus umarł za jego grzechy, ale nie chce pójść za tym, nie chce skorzystać ze zbawienia. Słowo Boże mówi, próżno ziemię zajmuje. I jest to bardzo duża odpowiedzialność, bo Faraon dostał taką możliwość kilka razy, gdy Mojżesz stawał przed nim i świadczył o Bogu. I jest powiedziane, że Faraon nie przyjmował poselstwa od Boga i Faraon zatwardził swoje serce. Po raz kolejny Mojżesz stanął przed nim i po raz kolejny czytamy i Faraon zatwardził swoje serce. Ale to nie trwało w nieskończoność. Po pewnym czasie czytamy straszliwe słowa, że po kolejnym odrzuceniu Bożego poselstwa później to już Bóg zatwardził serce Faraona. Jest taki wodospad Niagara. On się znajduje na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Kto był albo czytał o nim, wie, jak bardzo jest on majestatyczny. I on ma bardzo silny nurt. I jest taka czerwona linia na tym, na tej rzece, która zasila ten wodospad. Przed czerwoną linią można jeszcze różnymi sposobami zawrócić. Te statki wycieczkowe, które pokazują turystom ten wodospad i majestat tego Bożego stworzenia, nie przekraczają tej linii. Ale jest historia o lekkomyślnym młodzieńcu, który płynął tą rzeką i wiedział o tym, że jest takie miejsce, płynął tą rzeką, ale nie zważał na wołania tych, którzy z brzegu wołali, żeby zawrócił. Dopiero zagrożenie zobaczył po przekroczeniu tej czerwonej linii. Ale wtedy było już za późno. Więc Słowo Boże nas wielokrotnie i wieloma sposobami zachęca. Nie bój się tych, którzy mają inne zdanie od Boga. Bój się tego, od którego decyzji zależy, czy jakiś wróbel spadnie na ziemię i od którego zależy, czy przeżyjesz
kolejną chwilę. Od Niego zależy, czy będziesz jeszcze mógł oddychać, czy Twoje serce dalej będzie biło. On chce Twoje serce. Bóg patrzy na serce, na szczery stan człowieka. On widzi, co jest w Twoim sercu. I nie jesteś w stanie Go oszukać. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś. Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty w Twoje miejsce i Twoja grzeszność może być włożona na Pana Jezusa właśnie przez to, że uwierzysz w to, że ta doskonała ofiara wystarczy, żeby zgładzić wszystkie Twoje grzechy. I wtedy stanie się cud, jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, że Jego świętość zostanie przypisana Tobie. W tym momencie następuje coś, co nie potrafimy opisać ludzkimi słowami. Używamy różnych terminów, na przykład podwójne przypisanie. I to słowo oznacza, że Tobie będzie przypisana świętość Chrystusa, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. A Chrystusowi jest przypisana w momencie, gdy uwierzysz, cała Twoja grzeszność. On zgładził ją na krzyżu Golgoty. I cały sąd za wszystkie Twoje grzechy, jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, Pan Jezus zgładził na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. W momencie, kiedy krzyczał: Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? To był krzyk, który był spowodowany tym, że na nim były nasze grzechy. Jeżeli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary Pana Jezusa, jeśli nie wyznasz Bogu Twoich grzechów, nie powiesz do Niego czegoś w rodzaju: Boże, jestem grzesznikiem, potrzebuję Twojego ratunku, wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i że ta doskonała ofiara całkowicie wystarczy na zgładzenie moich grzechów. To jeżeli tego nie powiesz, to przez wieki z Twojego wnętrza będzie się odbywać krzyk: Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Ale wtedy już będzie za późno. Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie Twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast Ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31-63-500, Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego.
Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.